Witam ponownie, ludziska, w Prison Architect. To jest nasza kuchnia piękna i czysta. No, powiedzmy, te muchy chyba trochę psują efekt. Nasi więźniowie dzielnie opuszczają kuchnię, idą na miejsce spoczynku swego. Albo i nie, idą na świetlicę. Albo cholera wie, gdzie idą. W razie, ludziska, mamy tu kilka problemów do załatwienia. Przede wszystkim musimy rozpocząć edukację ich, jeżeli chodzi o użytkowanie tego warsztatu. Tutaj chcemy zbudować klasę, które chyba się nam do tego jednak nie przyda, coś tutaj zderpiłem. No i chcemy powiększyć tą stołówkę, więc zacznijmy to robić. Która jest godzina i co będą robili w tym momencie? Mają czas wolny, później spanie, więc możemy tutaj spokojnie nakazać poszerzenie tego budynku w ten sposób. Będzie odrobinę większy. Nie wiem, czy to kiedykolwiek zrobią. Jest tutaj napis, że jest brak wejścia. Że jest potrzebne wejście, więc spróbujmy tutaj im dołożyć jeszcze jedno wejście, nie wiem, może coś zepsułem ostatnio. Chociaż wydaje mi się, że dałem drzwi do izolatki. Ale głowy uciąć sobie nie dam. No właśnie, są drzwi. No ale nie wiem, czemu to nie zadziałało, w razie zaznaczymy im tutaj wejście. No i nic. Zobaczmy. Programy. Mamy All Rooms Booked, czyli co, jak damy start i start, to powinni się zacząć uczyć, czy nie? Ups. Czemu mam tylko dwa? Okej, ktoś się uczy tutaj. Mam nadzieję, że to o to chodzi. Nie, zobaczymy. Mam 847 dochodu dziennego, więc nie jest tak źle. Możemy sobie oczywiście wziąć kolejny grant i kontrakt. I możemy zrobić program edukacyjny. Do tego potrzebujemy oczywiście edukacji w biurze. W biurokracji odblokowania. Musimy mieć klasę i 20 szkolnych biurek. Więc możemy sobie ten grant odblokować. Trochę nam to pieniążków da. Pieniędzy więcej w banku. Musimy odblokować klasę, więc biurokracja, edukacja będzie za 3 godziny odblokowana. No i to właściwie tyle. Możemy sobie czekać spokojnie na rozwój wydarzeń. Mam nadzieję, że ktoś bierze udział w tym programie edukacyjnym. Że ja tutaj to dobrze rozumiem. Zobaczmy. Programy. Jedna osoba. Chyba. Niestety tym nikt nie jest zainteresowany. A to wygląda. Cholera. No cóż. Niech czas leci i zobaczymy, co się wydarzy. Ogólnie za wiele nam do zrobienia nie zostało, ludziska. W tym więzieniu już. Jeszcze chciałbym mieć jedną rzecz, czyli salę śmierci z krzesłem elektrycznym. To właściwie tyle. Oczywiście moglibyśmy rozwijać to więzienie dalej do przodu, ale... W sumie nie wiadomo po co. Nowe drzewo zasadzone. Mam jakieś drzewo w ogóle w dostawach? Tutaj mam trochę w eksporcie. Nie za wiele, co prawda. 4 sztuki. Zobaczymy, ile pieniędzy nam za to wpadnie. Nie jest źle, nie jest źle. Nasze więzienie się trzyma jakoś tam. Dobra, potrzebujemy oczywiście tutaj drzwi dla personelu. Ustawić. Ciach. Okej. Okay. Te drzwi możemy usunąć. I później usuniemy tą ścianę, jak już to zostanie usunięte. Właściwie to możemy teraz to zrobić. Zniszczyć ściany. To i to. I teraz będziemy mieli dużo większą kuchnię. Co jest dobrą wiadomością dla nas chyba. Okej, okay. Ile nam zostało do odblokowania? Mamy edukację już, więc zrobimy tutaj pokój. To się będzie nazywało klasą. Złe wspomnienia powróciły. I potrzebujemy czego do tego? Potrzebujemy 20 szkolnych biurek. Ale tutaj będzie biurko dla nauczyciela. 20 szkolnych biurek. I tutaj jest problem. Czy my możemy je tak ustawić, czy musimy robić przerwę? Wiecie co? Dla bezpieczeństwa zrobię tutaj taki korytarz. I będę tutaj robił przerwy. Żeby ktoś tam się mógł zmieścić. Czy my będziemy mieli miejsce na 20 biurek, tak? Ustawionych? Mam nadzieję, że tak. I tak nikt z tego nie będzie korzystał. Ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 16, 17, 20. Okej. Okay. To chyba wystarczającą liczbą jest. Otworzymy te drzwi. Żeby nasi pracownicy mogli wejść. To są chyba więzienne drzwi. Dobra, tutaj jest wszystko ok. Możemy tutaj rozszerzyć kuchnię naszą. Właściwie, przepraszam, stołówkę.
o tą część bosko i dołożymy odrobinę tutaj stołów dla mięśniów. Nigdy nie wiem, jak te ławki wstawiać, więc zaraz już nie będę się zastanawiał, jak to zrobić. Po prostu tak zwane fuck it. Tutaj odstawimy. Liczymy na to, że to będzie działało. Dwa dodatkowe biurka powinny zdać egzamin. W razie taka jest moja nadzieja. Czy tak będzie? W rzeczywistości nie wiadomo. Dobra, tutaj już to postawili. Nam co chcieliśmy, żeby to postawili. Czyli możemy to rozkręcić. Dobudujemy tutaj ściany. Do naszych izolatek. Właściwie to ludziska jest problem. Czekajcie. Obiekty. Potrzebujemy drzwi do izolatek. Najpierw. Zanim to będziemy mogli zrobić. A kurczę, trochę nas to kosztuje. Ale trudno. Dobra, niech czas leci do przodu. Jestem co czas ciekawy, czy ktokolwiek bierze w tym udział. Może mam przełożyć cały program? O! Chyba to zadziałało, albo i nie. Nie wiem, 11 do 1. Niby działa. Co, coś się zmieniło? Kłoda jakaś. Holy shit! Ile oni tego tutaj nanieśli? Wiecie, ile my kasy tracimy na to? A nikt z tego nie korzysta, wydaje się. No cóż. No cóż. Okej, to jest zrobione. Tak jak chcieliśmy. Teraz zrobimy tutaj mury. Z cegły. Tak, tutaj dorzucimy jeszcze jedne drzwi do izolatki. No i tyle. To jest właściwie finał tego przedsięwzięcia. Kiedy ci budują nam klasy. Tutaj jeszcze tak jadalnia trochę jest spieprzona, bo po zdemontowaniu tej ściany zostały nam wolne miejsca, ale na razie się tym nie będę zajmował, bo zdaję egzamin, więc chyba nie ma powodu do zmartwień. Mamy jakiś tam dochód. Nasi lekarze chyba również działają. Jestem ciekawy, czy pralnia wyrabia potrzeby. Ubrania. Gdzie my tutaj mamy? Clothing. Hi. Możliwe, że jest problem mały z tym. Dobra, to dołożymy pralki. Dwie. Dołożmy i kilka tych do prasowania dołożymy. Raz, dwa. Być może to pomoże. Mam nadzieję. Czy my tutaj mamy przypisanych pracowników? Mamy trzech. Dołóżmy jednego jeszcze. Aha, i być może logistyka. Może do warsztatu trzeba przypisać kilku więźniów. Cholera wie. Czekajcie, a logistyka, kontrabanda, rozmieszczenie. Średnie. W pralni najwyraźniej mogą tylko niskie pracować. Więc, ups. Ma być współdzielone, goddammit. To też będzie współdzielone. W warsztacie wolałbym, żeby z niskiego pracowali, jeżeli mam być szczery. Wydaje mi się to dosyć rozsądne. Ale nie wiem, czy to zadziała. Zobaczymy. Zobaczymy. Okej, no i zobaczmy, jak to będzie się rozwijało. Ci z średniego mogą tutaj nabroić trochę. Właściwie przydałoby się tutaj wręcz wykrywacz metali, co? Obiekty. Wykrywacz metali. Gdzie to mamy? Wykrywacz metali. Wykrywacz. Nie wykrywacz. Wykrywacz metali. I go tutaj walniemy. Dobra. Trochę nas to kosztowało znowu. No ale musimy iść w koszta, bo inaczej jest źle. Co by się też przydał wykrywacz metali, jeżeli mam być szczery. Dlaczego ja go tutaj nie mam? Niech mi ktoś to wyjaśni. Okej, wykrywacz metali. Mam dziwne wrażenie, że... Nie. Nie to, to. Tutaj. Mam wrażenie, że spieprzyłem co nieco niektóre sprawy, no ale... Już z tym nic nie zrobimy. Tutaj woda jest nam potrzebna, oczywiście. Ciach. Dobra. Ci biorą prysznic. Dobra, wiadomością zagrożenie rośnie. Na szczęście nikt nie uległ zgonom. Dobra, biurko postawili, więc... Wow. Okej, okay, jak ja mam to zrobić? Programy. Start.
Co jeszcze? General Education Start. Trzech zainteresowanych, ale all rooms booked. Ja mam kliknąć start? Nie, to nic nie daje. No co, będziemy... Będzie to działało, czy nie? Cholera wie. Nie wiem, jak to działa. Pierwszy raz to robię, wybaczcie mi. Liczę na to, że to zadziała. Ale czy tak będzie? Dowiemy się. Za niedługo. Warsztat chyba nie działa. Zaraz zobaczymy, czy kuchnia nasza działa odpowiednio. Nikt nie wnosi niebezpiecznych przedmiotów na jadalnię. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tym by się też przydał, bo tutaj... wykrywacze metalu. Zwłaszcza, że oni są najgroźniejsi. Ale trudno. Dobra, jedzą, jedzą, pięknie. Mają teraz więcej miejsca. Chyba to pomogło drobinę. Z czego jestem dumny. I korzystają z obydwu ławek. Czyli wygląda to, że nie ma znaczenia, jakim kierunku obrócimy tam. 88%, 92% więźniów nakarmionych. Gdzieś tu jakieś... Chyba niezadowolenie się odbywa. Ci są niezadowoleni? Czego? Ilu my w ogóle mamy więźniów o najniższym stopniu zagrożenia? Niskie ryzyko. 8. Czyli pół tego bloku więziennego jest zajętego przez nich. Reszta jest pusta kompletnie. Przydałoby się móc wprowadzić więcej tych więźniów o niskim zagrożeniu, ale wydaje mi się, że to by nie działało. I zobaczcie, nic tu się nie dzieje, nic. Nie działa nam warsztat kompletnie. Workshop Safety Instruction niby robi ten gość. Cholera, ile nas tu drzewo? Ktoś się zaczyna tutaj pracować, czy mi się wydaje? Czy on wyszedł stąd, czy nie? Chyba pracują, ale ja. Tak, pracują, jest! Jest, jeden pracuje, na miłość boską, jeden mamy. Jednego zainteresowanego, Edukacja ludzka, edukacja. Dobra. Okej. Czyli to zadziałało. Czy ktoś tu się uczy? Tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Prawdopodobnie nie. Active. Okej, ładnie, ładnie. Tym nikt nie jest zainteresowany. Dammit. A jakbym przydzielił ich? Mogę ich tu przydzielić? Ja nie mogę. No cóż. Może tutaj zbudujemy więcej kamer do ochrony. Nie wiem. W pralni pracują. Mają oczywiście narkotyki. Kryż metalu działa? Zobaczymy. Wow, jeden gość tutaj zmarł. Ups. A no tak, bo to jest przecież kostnica. Dobrze, że się nie leją między sobą. Coś im słabo, ta praca idzie. Skończyli pracować? Dobra, wypracowaliśmy 3 dechy, idziemy. 3 ubranka wypracowaliśmy. Mamo, wow. Teraz zobaczmy, jak im to idzie. Okej. Jeden skończył pracę, ale chyba nie ukończył egzaminu czy czegoś takiego. Czemu? Czy my musimy zatrudnić jakiegoś nowego członka personelu? Nie mamy czegoś takiego jak nauczyciel. Znaczy wątpię, żeby strażnik był czegokolwiek w stanie nauczyć więźniów. Znacznie niski dochód mamy. Reser raczej też odpada. Może psycholog? Może psycholog ma ich uczyć, ale... Poważnie? Czy ja chcę mieć psychologa drugiego? Wątpię, żeby to coś dało. Goddammit. Nie wiem, co się dzieje. A potrzebujemy wiedzieć, co się dzieje. No, przynajmniej to działa jakoś takoś. Mam nadzieję, że w końcu będziemy mieli tutaj pracowników dostępnych. Ci narzekają na coś? Na ubrania. Są niezadowoleni z ubrań. Wybieramy potrzeby. Komfort. Ta, to jest duży problem. I alkohol też jest problemem. Co oni się tak obijają? Tutaj rzeczywiście część z nich tylko ma ubranka świeża. Tutaj w ogóle nikt nie ma. Ci nie mają świetlicy w ogóle. Dobra, idą na spacerniak. Zobaczymy, jak to zadziała. Oczywiście nikt nie korzysta z niczego. Na tym spacerniaku.
Cudownie. A mamy dwa. A właśnie, czy ja to ustawiłem? Tak, jak chciałem. Tak, tutaj jest dla niskich, tu jest dla reszty. I najwyraźniej ci o niskim też tu przyszli się zasieli wszyscy na kupę jedną wielką. Cudownie. Cudownie. Chyba to niedobrze wróży na przyszłość. Uch, te drzewa. Drzewa nasz kosztują fortunę, a pożytku z tego niewiele. Okej, ten przygotowuje klasę chyba. Na przyszłych więźniów, znaczy na przyszłych pracowników tego miejsca. Część się rozlazła tutaj. Czemu nikt z tego nie korzysta? Do jasnej cholery, tylko jeden gościu. Tylko jeden gościu skorzystał z tamtego spacerniaka. Z tego reszta cała. No trudno, niech tak będzie. Nie będę robił specjalnego spacerniaka latek na razie. Zresztą wątpię, żebym kiedykolwiek zrobił. Dobra. To się zrobiło, więc możemy dać to normalne. I tutaj zrobimy izolatki. Nowe. Ciach, 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 ciach. Okej. Okay. Mam izolatki i one będą dla tych o wysokim zagrożeniu. Doskonale. Ci wchodzą tędy najwyraźniej, okej. Okay. Nikt nic nie przyniósł niebezpiecznego, świetnie. Wracając do swoich celi. Część z nich coś konsumuje, 1%. What? Co tu się dzieje? Teraz jest praca rzekoma. Czy ktoś pracuje w warsztacie? Nikt nie pracuje w warsztacie. Fuck. Fuck. Nie wygląda to dobrze. Ale mam większy dochód. Zobaczmy. Programy. Dwóch zainteresowanych. Ci w ogóle nie. To nie działa. Czemu nie chcecie się uczyć, panowie? No nic. To jeden szama. Ile tego drewna zużywamy na to? Przerażająca myśl. Przerażające. Jak mamy to zrobić, skoro nikt nie chce pracować tutaj? Goddammit. No dobra. Spokój jest. Teraz mam czas wolny wszyscy. Ciekawe, co oni robią podczas czasu wolnego. Jedzą sobie. A to małpy. Wszyscy są grubi, zobaczcie. No, połowa. Może nie połowa. Prawie połowa są. Grubaski. Teraz mają posiłek. Zobaczmy, jak ci sobie radzą tutaj. U! Ktoś miał dragi. W ogóle dawno nie było shakedown w tym więzieniu. Trochę mnie to martwi, no ale... Przez to nie są źli na nas. Ci nie mogą narzekać na brak jedzenia. Jest ich tylko trzech, a mają jedzenia więcej niż... Połowa tego więzienia całego. Na przykład ci w ogóle nie mają. Ups. Chyba się kuchnia nie wyrobiła. Niam, 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 niam. No, donoszą jedzenie. To jest dobrą wiadomością. Uwaga. Czy więźniowie zjedzą? 68%. Wyścig z czasem. Ci najwyraźniej wolą siedzieć na tych tacach do podawania. Tutaj na górze. Ci zjedli. Ci wyglądają na odżywionych. Nie wiem, nie wiem. Nie będę się przejmował. Ogólnie nie wiem, czy widzicie, my nic nie robimy już w tym więzieniu, tylko obserwujemy rozwój wydarzeń. A właściwie, skoro mowa o tym, zobaczmy, czy mamy pokój egzekucji. Gdzie wysyłasz swoich więźniów skazanych na egzekucję. Zaznaczenie krzesło egzekucyjne. Mam pomysł. Mam czas wolny. Jak będzie noc, zbudujemy tutaj nowy budynek i to będzie pokój egzekucji. Tuż przy kuchni. I przy klasach. Chyba nas na to będzie stać, chociaż
Możliwe, że nie. Ile kosztuje krzesło elektryczne? To się nazywa krzesło elektryczne? Jest. Ile? 5000. Stać nas. Ledwo, bo ledwo, ale stać. Dobra. Programy. Dziwne. No nic, zaraz zrobimy krzesło elektryczne. Dobra, jest spanie. Więc, przede wszystkim. Materiały, zniszcz ściany. Mam nadzieję, że nikt nam znowu nie ucieknie. Przy okazji. Okej, to zaznaczymy. Mam nadzieję, że szybko się za to wezmą. Bo potrzebujemy tutaj ruchów. Panowie, go. Czas nagi. Tu normalnie mamy bardzo ograniczony czas na to, żeby nam więźniowie nie pouciekali. I zaraz będziemy tutaj robić ostatni budynek tego więzienia. Jestem ciekawy, czy to więzienie miałoby szansę na przetrwanie, oczywiście. Kupę kasy na to idzie, na to drewno, które jest niewykorzystywane, no ale trudno. To też byście zniszczyli, panowie, to. O, dziękuję. Dobra, i zrobimy tutaj budynek. Ciach. W taki sposób. Tu będzie... Będą drzwi więzienne. Pięknie. Tylko szybko, panowie. Bo już jest... A, mam czas. Trochę. Niewiele, ale jednak. Dobra. To będzie pokój egzekucji widziska. Pierwszy pokój egzekucji, jaki postawiłem w tej grze. Nikt w izolatkach nie przebywa, co? Właściwie to większy sens by to miało tutaj pokój egzekucji tuż przy izolatkach, no ale już za późno decyzja została podjęta. Dobra, pokoje. Pokój egzekucji. Gdzie my to mamy? Tutaj. Ciach. Jest. Krzesło elektryczne. Okej. Stawiamy. O, to jest cudowne. Nie wiem, czy tutaj nie powinno być celi. Jeszcze ostatecznej. Prawdopodobnie będzie potrzebny nam również prąd do tego. Jak tu wygląda sytuacja z prądem? Mamy w hole... Nie, jesteśmy ponad połowie go. A tutaj? Tutaj prawie nic nie zużywamy. Tryb. A, okazuje się, że tam prąd leci nam w ogóle. Ops. No dobra, zobaczymy, czy to padnie, czy nie. Otwórzcie te drzwi. Open. Okej, stawiają nam krzesło elektryczne teraz. I działa. Wow. Dobra, mamy pokój egzekucji. Switch on, switch off. Wow. Nie wiem, czy tutaj mam zrobić widownię jakąś, ławki dla widowni, bo to tak chyba widziałem, że oglądają egzekucję. Ale chyba tego nie zrobię. Ten gość tutaj cały czas leży. O, już go nie ma. Nie, dalej jest. Najwyraźniej był byłym policjantem, a właściwie oficerem prawa. Jednym. Pieski przeszukują, więzienie działa. I my nie mamy nic roboty w tym momencie. Programy. Nie wiem, jak to... Czterech zainteresowanych. Nie wiem, o co chodzi z... Że wszystkie pokoje, wszystkie miejsca są zabukowane, zajęte. To samo. No ale mamy tutaj pokój i to dosyć duży. No nie wiem. Tutaj trzech zainteresowanych już jest tym. Nie wiem do końca, na czym to polega. Rodziny czeka na wizytę. Coś nie wygląda na to, żeby ktoś tutaj czekał. Oszukują nas. Oszukują.
Jestem ciekaw, czy ktokolwiek będzie skazany na śmierć w tym więzieniu. Chyba nie. Można tutaj zrobić taką celę. Jak to się mówi, cela śmierci? Przerażająca myśl właściwie. Możemy założyć, że któraś z tych celi to jest cela śmierci. Chyba nie ma czegoś takiego w tej grze jak cela śmierci, cela. Cela tymczasowa, spacerania, nie ma. Nanieśli tego drewna? To jest warte przynajmniej z 5-6 tysięcy. Tylko jedna osoba chyba uczęszcza do tego programu. Dwóch zainteresowanych, jeden skończył. Okej. Rozmieszczenie, logistyka. Nie mamy ani jednego wykwalifikowanego więźnia do tego. Tutaj też nie mamy wykwalifikowanego. Ale chyba powinniśmy móc coś takiego uruchomić. Zaraz, czekajcie. Programy. Start. All rooms booked. What the fuck is going on? No nic. Myślę, że to był przedostatni odcinek bliska Prison Architect. Jeszcze próbuję się dowiedzieć, co mamy zrobić, żeby ukończyć edukację naszych więźniów z tym, z kuchnią być może, i żeby rozpocząć edukację tutaj. I to właściwie tyle. Nie wiem, czy będziemy czekali, aż kogoś będziemy mogli posadzić na krześle elektrycznym. Nasze więzienie jest całkiem duże. 54 więźniów. I wygląda na to, że jest całkiem duży spokój w nim. Nie było żadnych zamieszek. Wszyscy są grzeczni pod prysznicami. Pewnie dlatego, że tutaj facet z karabinem maszynowym łazi. I ich tutaj temperuje. Ale tak. Karmimy ich. Zapewniamy im rozrywkę. Edukację powiedzmy również. Rozrywkę. Wszystko mamy. Dobra, Liska. Do usłyszenia następnym razem. Mam nadzieję, że ten odcinek, mimo że wiele się tutaj nie zmieniło, licząc postawieniu kilka budynków, dwóch właściwie, to mimo to, że wam się podobał. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia.